witam na wystawie w Lubomierzu, Okręg Wielna Góra. Tu fascynaci tego sportu, pan Dalinkiewicz Tomasz i Dawidowicz Marek. A, i tutaj macie swoich reprezentantów, widzę. Także oprócz lotowania, również w standardzie macie dobre tutaj wyniki z tego. O, to jeszcze jeden sympatyk sportu? A to akurat mój syn. Twój synek jest, aha, no bardzo ładnie. Czyli ci pomaga, rozumie? No, zaczyna się ile może. Ale lepiej nie, bo to za dużo by żona już chyba nie wytrzymała, jakby było nie przygłębić. No, ale ważne, że uczestniczycie czynnie w tym sporcie i to jest budujące. Jak widzę, gołąbki macie bardzo ładne to zaprezentowane. I to cieszy pochwalić się swoim dorobkiem. Także życzę wam dalszych sukcesów i do spotkania na kolejnych wystawach. A. Proszę? Oby tak dalej. No świetnie. Dziękuję. Pozdrawiam.
Wystawie Okręgu Jednia Góra w Lubomierzu. Tutaj kolega. Kolega Marek Dawidowicz, to ja. Tu mam kolejnego reprezentanta na wystawę ogólnopolską w kategorii G, czyli roczne. Gołąbek wychodzi się z gołębi pana Tadeusza Pałki. 50% Tadeusz Pałka, 50% z mojej samicy, która była czterokrotną reprezentantką na wystawie ogólnopolskiej. O, widzę, to ty utytułowany jesteś już tutaj hodowca. Młody jesteś, ale już tutaj widzę. Dosyć... No już nie taki młody, może młodo wyglądam, ale dosyć sporo tych gołąbków tutaj ma. Zostawiłem 6 gołębi ogólnie na wystawie, 5 jest w reprezentacji i jeszcze 6 nagród. Także myślę, że wystawa bardzo udana, także dziękuję bardzo. No świetnie, czyli przede wszystkim, ale wyczynie rozumiem też, oprócz standardu, tak, bo standardy jest 3 reprezentantów i 2 są w wyczynie. Jeden jest gołąb w kategorii D, pierwszy gołąb w kategorii D też 50% Tadeusz Pałka i 50% gołębi od mojego kolegi z nadmorza. Aha, no świetnie, dziękuję, życzę dalszych sukcesów i do spotkania na wystawie ogólnokrajowej. Do zobaczenia.